No, drodzy Państwo, brawo, kłoncie się dziewczyny jeszcze raz na to samej ziemi! Wielkie, wielkie brawo! Wyjątkowa rzecz. Ponieważ naprawdę dobrą pracę od samego początku, zmieniamy teraz wszedł na mini dysk, drodzy Państwo. Wszystko się zmienia. Popatrz przez okno, może już świeci. Nie rusza się ją leczna gwiazdka na niebie. I wszystkie ogni do góry razem! To już marzyna, świąteczny czas. Odmalona. Zdeną świąteczną, jedną jedyną. To już marzyna, świąteczny czas. Świąteczny czas. Święty Mikołaj będzie wśród nas. I wszystkie sny, święty Mikołaj, ukradoć mi. No i teraz pada dużo śniegu. Jeszcze więcej? Słuchajcie, wszystkie łapki do góry, dużo, dużo śniegu. Czekamy na naszego gościa. I teraz kołyszą się choinki. Padało wtedy niesamowicie. Tam była pierwsza gwiazdka. Wtedy jeszcze łobuziaki z naszej paki, Ewa Smolińska, Andrzej Sztajer. Było was wtedy wielu, naprawdę było przesympatycznie. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Wtedy jeszcze był Jarzu Święty Pamięci Andrzejewski, Andrzej Sel. Oni wtedy byli z nami, słuchajcie, mnóstwo zakręconych, zwariowanych ludzi, włącznie z Pawłem Rajskim, z Andrzejem Raczykiem. I tak to 20 lat ciągniemy. Będzie koniec świata, czy nie będzie, my i tak będziemy w przyszłym roku grali. Chcecie? Okej, okay, ale kochani, skoro mowa o gwiazdorze, to ja się dzisiaj do tego przygotowałem. Po pierwsze, mam dla niego... czekajcie. O, może tu nie, tu będzie lepiej. Już niedługo święta, coraz bliżej nas. Wszyscy o prezentach myślą cały czas. A ty zagubiony, głowa pęka szła. Co dla babci mamy, a ty kupić masz. Od sklepiku do sklepiku, jak przyjemnie płynie czas. I fałdy w portfeliku coraz mniej. Od butiku do butiku, nie wystarczą ręce dwie. Na pakunki i sprawunki i pepe. I łapki do góry, poproszę mi śmiało, dobra. Bardzo dobrze, wypuścił mi karetkę. Super. Już niedługo święta, jeszcze parę dni. A ty nie pamiętasz, o czym każdy śnił. O czym masz marzenia, co by chciał też ja. Na zakupy czas wyruszyć jeszcze dzień. I łapki do góry. O sklepiku do sklepiku, jak przyjemnie kujesz nią. Co ty przyniosłaś? Zgadnij, co to takiego? Czy to, czy to? To! To? To to wygląda, wiesz, jak beczka do kapusty. Sam jesteś jak beczka, pomyć! Dobra, gadujemy? Okej. Okay. Jakaś podpowiedź? Telefon do przyjaciela? Pół na pół? No gada. No dobra, słuchaj. Jest cały biały. Cały biały. I ma długi czerwony nos. Proste. Pinokio, który pojechał na Antarktydę. Ha! Wiedziałem, wiedziałem i zapamiętałem. Czas. Co, że? Jeszcze raz. No to dawaj. Jest cały biały. Cały biały. Ma długi czerwony nos. Długi czerwony nos. I węgielne guziki. No! To na proste. Jest to oczywiście Pinokio, który pojechał na Antarktydę, potem z niej wrócił, spotkał się z górnikami i dostał czarne guziczki. Wiedziałem, Baśka pracuje. A! Bałwan! Co? Ja jestem bałwan? To jest bałwan. Co do muzyki, dobra? Okej? Okay. Łapki do góry. Kiedy choinka w pokoju stanie, kiedy za oknem zapada zmrok, przychodzi gwiazdą już z fokiem i lustą, by dać wypłatę za cały rok. I razem! Przyszła pora na gwiazdora, na prezenty i na śmiech. Hey! Przyszła pora na gwiazdora, prezent każde dziecko chce. Przyszła pora na gwiazdora, na prezenty i na śmiech. Przyszła pora na gwiazdora, prezent każde dziecko chce. Hey! Dziecko chce. Przyszła pora na gwiazdora, na prezent i na
nam śmiech. Hej! Przyszła pora na gwiazdora, prezent każde dziecko chce. Kochani, witamy naszego gościa wielkimi brawami. Dzień dobry! Witamy gwiazdora. Dzień dobry, dzień dobry. Gwiazdorku miły, to oczywiście specjalnie, specjalnie dla ciebie. Jeszcze raz wielkie brawa! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Co mówimy? Dzień do... Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Chciałem wam powiedzieć, że niełatwo mi było na mapie świata znaleźć tutaj ostrowski rynek. Chcę wam powiedzieć, że renifery kompletnie mnie się pogubiły. To słowo to, psiku? Przepraszam. No, święty Mikołaj teraz by chciał to słowo usłyszeć. To uwaga, wszyscy razem za to dzieciaki złe zachowanie, co mu w tym roku, co robimy? Przepraszamy, czyli okej. Okay. Cichutko trochę, może ja... No pięknie wygląda. No, że ciekawy jestem, co tam w środku za niespodzianka. Cicho. To jest ta niespodzianka, Tolu? To jest ta niespodzianka? Gwiazdorku, to nie tak miało być. A jakie miało być? To jakiś głupi żart. I nawet wiem czy. Ty lilipucie jeden. Tola, to jest moja sprawa. Ja ci i nie mam tam takie prezenty, jakieś dyrdy mały, a porządny prezent dla Gwiazdora z okazji tego dzisiejszego spotkania po raz 20. Gwiazdorku. Wszystkiego dobrego i niech gwiazdę pamięta o nas na święta. Proszę, to ciekawy, to ta gwiazda. Ciekawy, bziku, nie wybuchnie to, aby... Nie wybuchnie. No, zobaczymy, co żeś przygotował tutaj. Będzie się podobało jak nic. Od wszystkich Ostrowiaków, do wszystkich dzieci z Ostrowa, na Gwiazdora. To jest, co to jest, bziku, co to jest? To jest ta skarpetka. Ale dziurawa do tego jeszcze. Widać taki model z klimatyzacją. Klimatyzacja. Obydwoje. Za karę za te głupie, nieudane dowcipy. Ty, Tolu, wyczyścisz sanie. Ojej. A ty, bziku, a ty, bziku, nakarmisz renifery. Pan Paweł Rajski teraz do was przemówi. To znaczy, powiem tak, że cieszę się, że mimo tych perturbacji, że Gwiazdorek dotarł i że tyle dobrych słów powiedział, ale chyba, Gwiazdorku, za chwilę będziesz musiał jechać dalej, nie zostaniesz z nami na Jubileuszu. Ale na mnie czekają inne dzieci jeszcze w całej Polsce. Czyli nie tylko Ostrów w tym roku, cała Polska. Tak. Czyli co? Żegnamy Gwiazdorka. Tak, żegnamy, a wiem, że jeszcze mamy niespodziankę na odejście Gwiazdora. Tak, to życzenia jeszcze, życzenia drogi Gwiazdorze, jeszcze życzenia, ba, jakby nie było. Ja najpierw poczekam, aż pan Paweł przemówi. Nie, nie, Gwiazdorku, ty jesteś starszy, ty zaczynasz. No i to wiele. I to dużo, tak. Moi kochani, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzę wam wszystkim bardzo dużo zdrowia, dzieciom uśmiechniętych buziek na co dzień i radości przez cały okrągły rok. A wam, drodzy Ostrowianie, również zdrowia. I żeby się tutaj święty Mikołaj za bardzo nie wymądrzał, to tylko wam powiem, żebyście mieli i w te święta, i w 2013 roku materialne bezpieczeństwo. Wszystkiego najlepszego i chciałem was powiedzieć, że święty Mikołaj was bardzo, bardzo wszystkich kocha. Dziękujemy za wizytę. Do zobaczenia, do widzenia, muszę pojechać dalej. Gwiazdorku, a my w tej chwili jeszcze zostań chwilę z nami, bo...
prosimy kolejnych gości. Dzisiaj, słuchajcie, jubileusz, goście przybywają. Zobaczycie, że będzie ich jeszcze wielu. Gwiazdorek jeszcze przysiądzie. A ja poproszę od samego początku, jak tylko zaczynaliśmy, bo mówiliśmy o tym, że dziś będzie tak wspomnieniowo, że od samego początku, od pierwszej gwiazdki wspiera nas miasto Ostrów Wielkopolski. I w tej chwili poproszę pana prezydenta Jarosława Urbaniaka. To kolejny gość naszej dzisiejszej gwiazdki. Witamy gorącymi brawami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, panie prezydencie. Bardzo się cieszę, że pana prezydenta widzę. Szanowni państwo, to miasto zawsze wspierało tę imprezę, ale kiedyś pan prezes, a starosta powiedział, że jemu tak naprawdę 20 lat temu marzyło się, żeby to nie tylko była ta scena, ale żeby ostrowski rynek się bawił, żeby był taki prawdziwy jarmark jak w innych miastach. Dzisiaj po 20 latach pierwszy raz za wami jarmark bożonarodzeniowy w Ostrowie Wielkopolskim. Mam nadzieję, że państwu się spodoba. Do 23 codziennie z taką fest inauguracją w najbliższy wtorek o 16 z teatrem, z zabawami na rynku. Czyli słuchajcie, będzie zabawa jeszcze jutro, pojutrze, aż do następnej niedzieli. Faktycznie, panie prezydencie, zawsze mi się marzyło, żeby temu festynowi towarzyszył taki jarmark, żebyśmy mogli być razem i cieszyć się, no i oczywiście, panie prezydencie, przyjmować życzenia. Przyjmować życzenia. Czego nie robi? Dobra współpraca. Tak. Szanowni państwo, nie, już za tydzień i jeden dzień święta. Żeby to były dla państwa piękne święta, niepowtarzalne, bo to najpiękniejsze polskie święta. A na następny rok życzę wszystkiego, co najlepsze. Dużo bezpieczeństwa, żeby państwu się naprawdę dobrze w Ostrowie mieszkało. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie panu prezydentowi. Dziękujemy, dziękujemy za wizytę. Poproszę teraz przedstawiciela Fundacji Muszkieterów, pana Stanisława Krońka, który reprezentuje Frygomarsze i Intermarsze, oczywiście z czekiem dla stowarzyszenia. Dobry wieczór państwu. W imieniu Muszkieterów Ostrowskich chciałbym przekazać na ręce pana Pawła czek o tej skromnej wartości, który będzie przeznaczony dla szpitala na zakup przyczepy do przewożenia aparatury medycznej. Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować za przybycie oczywiście i chciałbym państwu złożyć życzenia świąteczne. Zdrowych, wesołych i pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku, aby ta aparatura była jak najrzadziej używana. Dziękuję bardzo. Dzisiaj będzie cały czas tak szalenie, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to od Fundacji Muszkieterów. Bardzo serdecznie dziękuję, kochani. To jest nam niezwykle potrzebne, ale są już następni goście, z czego ja jako prezes bardzo, bardzo się cieszę. Proszę państwa, a teraz poproszę na sprawę panią Bognę Wasiak, która w imieniu firmy państwa Wasiaków, firmy Arget, wręczy kolejną nagrodę, właściwie nagrodę, kolejny upominek dla stowarzyszenia, który zostanie przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych. Dobry wieczór państwu. Mam ogromny zaszczyt przekazać ten czek na ręce pana prezesa stowarzyszenia, pana Pawła Rajskiego. I mam ogromną nadzieję, że spotkamy się tu na następny rok w jeszcze większym gronie. Zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich. Nasze największe wyróżnienie. Dar serca to jest piękna statuetka, którą wręczamy naszym największym sponsorom. Bardzo proszę, wspólnie z Andrzejem wręczymy nasze statuetki. Statuetki wręczają prezes Stowarzyszenia Ostrowienie Dzieciom Specjalnej Troski Paweł Rajski oraz wiceprezes Andrzej Raczek.